Cześć, witajcie w kolejnym odcinku serii z gry Skyrim Special Edition. Poprzednim razem trafiliśmy do jaskini Zmierzchania, gdzie wydarzyła się cała masa różnych rzeczy. Po pierwsze, zarwał nam się most drewniany, wpadliśmy do wody, trafiliśmy na pająki, a finalnie dotarliśmy do tego miejsca, gdzie obóz rozbili Bretoni. Nieśli jakąś pochodnię, wokół czaiły się na nich trolle, generalnie wszyscy nie żyją, a sama miejscówka zapowiada się mega klimatycznie. Pod koniec poprzedniego odcinka znalazłem łańcuch ukryty za moimi plecami, który otworzył tajemnicze przejście z mojej lewej strony i dzisiaj zaczniemy sobie od sprawdzenia właśnie tego przejścia. Trochę światła. No i zobaczmy, co na nas tam czeka. No i już na dzień dobry zapowiada się bardzo fajnie. Ja sobie kucnę, poskradajmy się trochę. No tak, mamy trolla z lewej, przynajmniej jednego. Strzelamy z łuku. O, miejscówka wygląda rewelacyjnie. Światło delikatnie przebija się na środku. Okej, ja skorzystam z okazji, że on mnie jeszcze nie widzi. I założymy sobie kamienne ciało. O, ta magia skupia ich uwagę na nas. Ale i tak udało mi się trafić go za podwójną liczbę obrażeń. Okej, teraz nie trafiłem. Tam widzę kolejnego trolla, więc ja się wycofam trochę. Niech Lidia tutaj naparza w pierwszej kolejności. Troll jest duży, więc bez problemu jestem w niego w stanie trafić, celując nad Lidią. Ależ to jest bydlak. Okej, cios krytyczny na trolla. Okej, myślałem, że on padł martwy troszkę wcześniej, ale to była animacja ciosu krytycznego, jaki wykonała na nim Lidia. Podkowa strzała. Uj, jeszcze jeden sobie wezmę z niego. Ale wydaje mi się, że już mamy wystarczającą ilość tych łojów. Mamy również to deatyczne serce, więc możemy wykonać zadanie w tej lokalizacji orkowej, która znajduje się na południe od Markarth. Ale to pieśń dalekiej przyszłości, bo zanim tam dotrzemy, to jeszcze dużo wody upłynie. Co to za miejsce? Ej, trolle tutaj ewidentnie ulepiły sobie gniazdo. Czyżby to właśnie tutaj nieśli tą pochodnię? My sobie obejdziemy tutaj powolutku dookoła. Chciałbym mieć pewność, że nie ma tutaj żadnego trolla już, zanim zaczniemy tutaj coś więcej kombinować. Kawał jaskini z tej strony. Okej, są kolejne dwa trolle tam. Ale to jest dosyć daleko. Wydaje mi się, że tutaj na spokojnie możemy sobie ogarnąć tą miejscówkę, zanim rozpoczniemy walkę z tamtymi przeciwnikami. Kapliczka Auriela. Okej, może nadszedł idealny moment, aby sprawdzić, czy my mamy jakąś chorobę. Nie mamy. Mamy zmęczenie i głód, ale to jest przyklejone do nas nieustannie, więc nie jest jakimś wielkim problemem. Okej, jest spanie, ale do kolejnego poziomu jeszcze trochę. Co to za budowla w samym środku jaskini? Symbol jakby słońca. Lidia, nie strasz. Ale niespecjalnie, oprócz tej kapliczki, to niespecjalnie jestem w stanie coś tutaj zrobić. No nic, sprawdzimy sobie to skrzydło, w razie gdyby tutaj się okazało, że jest jakieś wyjście, to wrócimy, bo mamy jeszcze jedną odnogę jaskini do zbadania. A no teraz postrzelajmy do reszty troli.
się im od tego stojącego wyżej. Wchodzą podwójne obrażenia. Ponownie podwójne obrażenia. Tego trolla mamy z głowy. Gdzie jest ten drugi? Tuż pode mną. Ej, Lidia go zatrzymała. Zaczyna atakować. A ja mogę spokojnie wspomóc Lidię, stojąc u góry. No dobra. Rozświetlę wam tutaj coś trochę, bo pewnie niewiele widzicie. Aż tak dużej lokacji moje rozświetlenie pewnie na niewiele się zda. Kurczę, nieustannie rozglądam się jeszcze za rudą księżycowego kamienia, bo udało nam się trochę w tej jaskini już zdobyć. Warto trochę polizać te ściany, w razie gdyby jeszcze gdzieś była jakaś żyła. O, wielka ta jaskinia. Akurat dopiero co powiedziałem, że ciasne korytarze i jeb, wielka jaskinia. No proszę, jest kuferek, zwłoki, też pochodnia. Kurczę, no ciekawe, każdy z truposzy ma obok pochodnię. No jest też ciemno, nie ma się co dziwić, ale może znaczyć to coś więcej, kto wie. Sztaba rtęci, niech będzie złoto, srebrny naszyjnik z szafirem za 580, niech będzie. Jest zapas miejsca, póki co możemy brać. Okej, patrzę jeszcze po tych ścianach, ale chyba tym razem nic tutaj nie ustukamy kilofem. To nie zmienia faktu, że i tak warto zajrzeć w każdy zakamarek. No dobra, tutaj mamy przejście. Nie podoba mi się to. Lidia, weź już przestań z tym, nie podoba mi się to. I tak tam pójdziemy, i tak pójdziemy. Ale jeszcze przejdźmy tutaj dookoła. Dobra, w takim razie tutaj wróciliśmy już do miejsca, z którego przyszedłem. Więc wracamy. Ja jestem już trochę głodny, ale niestety nie mam zbytnio co jeść w tym momencie. Mam stek z łososia 1 na 220, to w sumie moglibyśmy zjeść. Bo to i tak nie odnowi mi w pełni życia. Jestem trochę śpiący, więc słuchajcie, ja zanim się zagłębię tam dalej, to myśmy tutaj minęli miejsce do spania, którego wydaje się, że moglibyśmy skorzystać i przespać się przynajmniej z 2 godzinki. Żebyśmy tą magię mieli opanowaną. No i elegancko. Moja postać budzi się orzeźwiona. No lepiej być nie może. Okej, światło. I wracamy do tamtego przejścia. Poskradajmy się trochę, w razie gdyby tutaj miał wyskoczyć za chwilę jakiś dopakowany troll na współę z dopakowanym pająkiem. Szczególnie, że Lidia mówiła, że jej się to nie podoba, a ona nie mówi tego co chwilę. I za każdym razem jak to mówi, to dzieje się coś złego. Dla mnie złego, szczególnie. Kurczę, i że nie ma tutaj żadnej tej rudy. Palnisko wywrócone. Dokąd to prowadzi? Okej, to przejście łączy się z tym, które pozostało nam do odkrycia. W takim razie rysuje nam się tutaj w tym momencie komplet już tej jaskini. No dobrze, chyba nie ma potrzeby się tutaj wielce skradać, bo wyjdziemy na obozowisko Bretonów. Tylko z innej flanki.
Okej, okay, jest pułapka. Ja pierdolę. Wybacz, Lidia. Co za dziadostwo, no. Poraniły nas te kamienie, ale tylko trochę. Więc się zaraz podleczymy. No dobrze. Mega mi się tutaj podobało. Bardzo fajna miejscówka. Ale pora już ją opuścić, więc kierujmy się do wyjścia, do którego powinniśmy trafić, idąc przed siebie. Ciężko powiedzieć, czy są tutaj jeszcze jacyś przeciwnicy. Okej, tu już byliśmy. No i faktycznie docieramy do tego łańcucha. No i jest, są też te zwłoki, które tutaj podleciały wcześniej pod te drzwi. Czyli mamy tutaj stuprocentowe potwierdzenie, że faktycznie był to ten skrót do wyjścia. Tutaj było jeszcze takie przejście za tym wodospadem, czy nie? To jest po prostu skrót do tego przejścia. No okej. W takim razie, czym prędzej do wyjścia i ruszamy dalej, w stronę Markart. Kolejna świetnie zrealizowana jaskinia, jest noc. Co Lidia? Co hę? Jest chłodno, więc niekoniecznie dobrze dla nas. W takim razie nie przedłużajmy i ruszamy dalej. Ja sobie ustawię znacznik gdzieś tutaj, chociaż nie mam absolutnie pewności, że ja będę w stanie w jakikolwiek sensowny sposób przejść tędy, bo te góry wyglądają na bardzo wysokie, więc prawdopodobnie mi się nie uda. Natomiast tędy może się uda. Jeżeli nie, no to będziemy musieli odbijać gdzieś w tą stronę i brnąć przez kopalnię Kolsger. Wydaje mi się, że raczej tędy już uda się przejść. Okej, odnajdźmy nasz znacznik. Na radarze pojawiła się miejscówka, której wcześniej nie odkryliśmy. Ale czy my o niej słyszeliśmy? Nie, bo ona jest gdzieś tutaj, wysoko w górach. No dobra, póki podejście jest względnie dobre, możemy spróbować wejść. No, to tyle, jeżeli chodzi o względnie dobre podejście. Czy z prawej strony byłaby opcja się wspiąć? Może tutaj? Nie, to wszystko jest zbyt strome. Dla nas nie ma absolutnie opcji. Dodatkowo jest zimno. Wydaje się, że nie jest to zbyt rozsądne błąkać się tutaj w tym momencie po górach. Jest noc, jest zimno, warunki nie sprzyjają. Ok, w takim razie ja postaram się przejść tędy. Lidia już tam coś chrząka, bo ona nie jest specjalnie zwolenniczką chodzenia po górach. Okej, ten indykator wskazuje tam i on być może jest gdzieś dalej, za tymi górami. A mnie z kolei wydaje się, że ja za chwilę spadnę na pysk i tak się to skończy. Może sobie tutaj zapiszę. No dobra. Idzie całkiem nieźle, natomiast Lidia bez wątpienia została gdzieś tam u góry i jej zejdzie trochę dłużej, żeby się tutaj dostać. No ale my dotarliśmy całkiem w porządku. Okej, tam siedzi jakiś zwierzak. Pytanie, czy my jesteśmy w stanie z niego wyciągnąć mięso? Bo mięso by się przydało. Upolowany.
Spróbujmy przejść. Wow. No to prawie mnie zabrało teraz. Całe szczęście zareagowałem wystarczająco szybko. Koza! Mogę zjeść kozę, mogę zjeść udziec od kozy. Jeden punkt ciężaru. Niedużo jak na taki kozi udziec. Weźmiemy, który niekoniecznie. No i to palenisko. Jest nam bardzo potrzebne palenisko w tym momencie. Mamy trochę jedzenia, ale większość to jednak surowe jedzenie. Bez paleniska się nie obejdzie. Okej, ten indykator jest gdzieś tam i wydaje się, że jest dosyć blisko. Najbardziej sobie zerkniemy. Takiego może się tutaj kryć pod tym indykatorem. Okej, spróbujemy przejść po górach. Nie wiem, ale czuję się bezpieczniej. W razie gdyby tam ktoś odwalał jakąś akcję, to oni mają z reguły problem wejść po górach. No i całkiem ładna miejscówka otwiera się tutaj przed nami. Ale czy to nie są te ruiny tej starej cywilizacji krasnoludzkiej? Czy te wyglądają na nienaruszone? Bo jak byliśmy ostatnio, to wszystko było totalnie rozpieprzone. No dobrze, sprawdźmy sobie to. Udało się zejść całkiem sprawnie. Lidia została w tyle, ale nie szkodzi. Tutaj na pierwszy rzut oka nie wygląda, żeby dało się gdzieś wejść. Przeprawa skrytego lodu. Jest mroźnie. Chciałem się troszkę jeszcze tutaj pozachwycać tymi widokami. Ta płynąca rzeka, drzewo z prawej strony. Okej, czy tam coś siedzi, czy to jest jakiś wykręcony krzak? Okej, jest... No właśnie, dwemerski. Dwemerski konwektor, ale to jest skrzynka taka zwykła, nie? Jest krasnoludzki hełm. Lidia dotarła, więc bardzo fajnie. Nie, to w oddali to jest chyba tylko krzak, więc ja zaczynam zwyczajnie świrować. A tutaj nie ma raczej nic ciekawego już, co moglibyśmy zabrać. Ot, po prostu kolejne dwemerskie ruiny. Ale nie zmienia to faktu, że spójrzcie tylko, no ten widok na tą rzekę z tym drzewem i tymi górami w tle wygląda bardzo ładnie. Okej, okay, a skoro my nie mamy tutaj już nic ciekawego do zrobienia, no to idziemy dalej, kierując się mniej więcej na znacznik. Moje życie zaczęło się już ograniczać. Nie jest to dla mnie oczywiście dobra informacja. Okej, okay, tutaj jest ciepło. A przed nami chyba jakieś zabudowania. No dobra. Przystanąłem na chwilę, dlatego że nie chcę się specjalnie ruszać, póki jest ciepło, żebym się mógł w miarę szybko ogrzać. Dlatego że za chwilę zmieni się tutaj strefa klimatyczna i znowu będzie mi zimno. To taki żart oczywiście. Kolejne chyba dwemerskie ruiny. Pytanie, czy te również są puste, czy niekoniecznie. Ale sobie podejdziemy i sprawdzimy, jak najbardziej tej miejscówki jeszcze nie odkryliśmy. A tutaj w ogóle szlak ruin dwemerskich. Przeprawa skrytego lodu. Okej, ogrzałem się, ale wciąż jest mi chłodno. Całe szczęście... Praktycznie 11 w nocy. Nie no, gdzie? Nikogo nie ma, panie. Okej. Troszkę nas przyuważyli, bo też wchodzę jak pała. Mamy sobie skradanie.
Szykuj się na porażkę. Hej. Wiedzą o nas. Co to za jedno? Dotknięty. Czy on żyga na mnie czymś? Co to za goście? Ej, jeden padł. Co on robi? To jest jakiś wykręcony reptile z Mortal Kombat, czy co? Zdychaj, dziaduj. Dotknięty. Czemu on żyga na Lidię? Ja się pytam. Okej, złoto ma. Workowa strzała z odzysku. Te sobie też weźmiemy. Cesarski łuk. Na pierwszy rzut oka myślałem, że to są cesarscy, bo ten miał taką zbroję, ale teraz widzę, że to nie jest cesarska zbroja. Chociaż ma tutaj cesarskie buty. Część ekwipunku jest cesarska. Dobra, pytanie, czy to byli wszyscy żygający na przechodniów i turystów w Skyrim. Niewiarygodne. Ja znowu jestem trochę głodny. No i przede wszystkim, co również mnie interesuje, to czego oni tutaj szukają. Że do tych ruin będziemy w stanie wejść. Okej, nie wydaje się, żeby ktoś tutaj jeszcze był. Nie ma również drzwi. Sprawdźmy jeszcze z prawej strony. Obejdziemy sobie to generalnie całe, żeby mieć pewność, że na pewno nie przeoczę tutaj jakichś drzwi do środka. O proszę. Jakiś zaułek. No ale tutaj wszystko rozwalone. Jest wyjście z drugiej strony. A tutaj ruiny ciągną się dalej. No dobra, sprawdzimy sobie to oczywiście w całości. Ok, mamy zejście na dół i pomost u góry. Zanim zejdziemy na dół, sprawdzimy sobie całą tą górę. No jest wejście tutaj jakieś. Za chwilę sobie tam wrócimy. Z tej strony niestety wszystko rozwalone. No okej, takie drzwi wymagają klucza. Takie drzwi już widzieliśmy. Nam udało się raz przejść do tych dweberskich ruin, ale potem odbiliśmy się, bo również potrzebowaliśmy klucza. Ewidentnie jest to związane z jakimś zadaniem. No, ja klucza, chociaż teoretycznie, nie kliknąłem, więc może, żeby się nie sfrajerować, sprawdzę. Okej. Nie mam klucza, ewidentnie, więc schodzimy na dół. I sprawdzimy sobie jeszcze tą sekcję. Tutaj jest jakaś brama i dźwignia. Nawet więcej tych dźwigni, bo tutaj jest druga. Mi się wydaje, że jak ja za to pociągnę, to wyskoczy coś złego i skopie mi tyłek. Tam mamy kolejne drzwi. No dobra. A. Nie pozostaje nic innego jak... Ja pierdziel. Cholernik, krasnoludy, no. To na wymyślali se urządzeń. Stoisz sobie, ciągniesz za dźwignię i myślisz, co to za dźwięk? Co to się dzieje, nie? No dobra. Ja już nauczony doświadczeniem ciągnę za tę dźwignię i uciekam. Okej. Ta dźwignia otworzyła wejście. No i pozostaje sprawdzić, czy tu da się przejść. Tutaj jakieś pnącza porosły przy tych drzwiach. No i nie ma opcji przedostania się. Raczej wątpię, że atak ogniem by tutaj coś poskutkował na te pnącza, bo wyglądają na solidne. Może to jest też kwestia jakiejś magii albo czegoś innego. No tak czy siak,
do tych drzwi dostać się nie da. Ale ja i tak walnę tutaj ogniem, żeby nie było, że nie sprawdziłem. Zniszczenie. Choć, jak mówię, uważam. Raczej na pewno tutaj nie jestem w stanie tego spalić. Ale by były jaja, jakby się spaliło. Ileż to już razy mówiłem, że czegoś się nie da i potem to robię i się da. No ale nie, tutaj ewidentnie z tym raczej nic nie zrobimy. No to może to jest kwestia na kiedyś. Pewnie i tak mi napiszecie, czy da się przez to przejść, czy to jest jakiś kolejny wycięty element z gry. Tak czy siak, dla nas pozostaje to zamknięte, więc wracam. No i zerknijmy na mapę, jak to wygląda. Dalej kierujemy się na znacznik. Wydaje się, że jesteśmy już prawie w połowie drogi do Markard, więc nieźle. Plusem jest to, że ciutkę się ogrzaliśmy. No, minusem z kolei to, że nadal nie mamy dostępu do paleniska, a jesteśmy głodni. No i niestety będziemy głodni coraz bardziej. Gdzie jest ten znacznik? On jest tam. Ja idę do góry. A ja się tutaj absolutnie nie spodziewam tego, że my spotkamy palenisko na tym zadupiu, po którym my teraz tutaj biegamy. Więc z głodem prawdopodobnie będziemy zmagali się do samego Markard. To poradzić. Okej, tędy nie przejdę, bo jest zbyt wysoko. Kurczę, no totalna pustka. Okej, jest jeszcze jakaś miejscówka tutaj. Słychać, zdaje się, niedźwiedzia. Widać, ale nie widać. Lidia jest tam. Wejdziemy sobie wyżej, w razie gdyby faktycznie gdzieś tutaj ten niedźwiedź biegał. Patrzę jeszcze z lewej, czy on może nie jest gdzieś tam, ale nie widać. Okay. Jest w zasadzie tuż obok mnie. Ale on jest twardy. Trzeba go potraktować mieczem, bo tym łukiem to ledwo zadaje mu obrażenia. Dobra, bierzemy oczywiście skórę do zadania. No dobra, tutaj są te dwemerskie ruiny, w których byliśmy przed chwilą. Ciekawe, na ile blisko jest ta miejscówka, którą widzimy już w tym momencie na radarze. Okej, jest koza, która prawdopodobnie była posiłkiem niedawno zmarłego niedźwiedzia. Jak daleko jest ta miejscówka? Bo tam z reguły udaje nam się zdobyć smocze słowo, więc być może warto ją odwiedzić, ale wydaje mi się, że ona jest daleko. Raczej na pewno za tym pasmem górskim. Czyli prawdopodobnie gdzieś tutaj. No nic, może warto odbić. Może w środku będą jacyś bandyci i palenisko, z czego niezmiernie bym się ucieszył. Choć podejście nie jest jakieś specjalnie łagodne. No i mam w tym momencie dwie opcje. Albo z lewej strony, tam gdzie stoi ten kotek. Nie, to nie kotek, to niedźwiedź. No to może i dobrze, bo to będzie kolejna skóra. Tylko gdzie jest Lidia?
Niedźwiedź atakuje na mnie, co nie jest dobrą informacją dla mnie. No, to teraz bardzo niedobrze. Schodzę na dół, żeby mnie nie dopadł. Całe szczęście on raczej tutaj nie przyjdzie, więc mogę spróbować to okrążyć. I w jakiś sensowny sposób tam wrócić, chociaż no, tędy raczej nie wejdę. Muszę zejść na sam dół. Zobaczymy, czy Lidia odpuści walkę, czy również będzie próbowała go zabić. Bo tak czy inaczej, niedźwiedź raczej na pewno się nie uleczy. Okej, znikł indykator tego niedźwiedzia. Nie mam pojęcia, którędy ja tam podchodziłem. Chyba tędy, sądząc po tym, że Lidia stoi tutaj przy skale. Lidia, zabiłaś niedźwiedzia czy nie? Powiedz dziewczyno. Bo jeżeli zabiłaś, to dobrze byłoby wziąć skórę. A jeżeli nie, no to trzeba by go zabić. No proszę. No nie zabiłaś. Czyli Lidia odpuściła walkę z niedźwiedziem lub niedźwiedź zwyczajnie uciekł. Okej, nażarł się złota, no proszę. Mamy również wilka, mamy orka, bandytę i kufer. Trochę złota. Kufer nowicjusz, więc najbardziej sobie otworzymy. Wytrych, wywar kradzieży kieszonkowej i złoto. No dobra. Ta miejscówka jest albo za górami, albo na szczycie tego pasma. No i teraz rodzi się proste pytanie. Albo z lewej trzeba to obejść, albo z prawej. Całe szczęście nie jest zimno, więc możemy sobie tutaj pospacerować i poszukać prawidłowej ścieżki. Okej. Ani pierwsza, ani druga opcja, bo to się wydaje, że jest już tutaj. Patrzę tak, czy jeszcze kogokolwiek tam widać. Bo dobrze byłoby wejść po cichu. Ale generalnie nie widać żadnego ruchu. No dobra, na pewno zatrzymamy się w tej miejscówce, licząc, tak jak mówiłem wcześniej, na to, że znajdzie się tam jakiekolwiek palenisko, gdzie moglibyśmy zrobić jedzenie, bo jak widzicie, cierpię w tym momencie dosyć na spory głód, chyba jeszcze takiego nie mieliśmy. No i też przede wszystkim nie mam możliwości zaspokojenia tego głodu, bo w tej chwili mam przy sobie same praktycznie, jeżeli w ogóle nie, same surowe jedzenie. No tak, mamy surową wołowinę, surowego łososia i kozi udziec, którego będę wpierdzielał, jak będę już na totalnym głodzie i w totalnej desperacji. A na teraz szukamy paleniska, żeby to wszystko zrobić i kulturalnie zjeść. No i będziemy szukali tego paleniska dalej już w następnym odcinku, na który serdecznie Was zapraszam. Dzięki za obejrzenie, za łapki w górę. Do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Hej, hej.